Hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale 7 Days to Die. Jesteśmy właśnie przy sklepie z tą. Przy sklepie z zbywaniami. Zaczynamy sobie właśnie zadanko, które dał nam handlarz. Miałem dzisiaj w planach cały dzień growy sobie. Nie, ale nie będę zbierał tego betonu. Miałem dzisiaj w planach cały dzień sobie pograć na spokojnie. O, 5 stali, fajnie. I w następnym odcinku zrobić już hordę, ale stwierdziłem, że jak mamy tutaj ten sklep z broniami do przelutowania, to sobie to właśnie zrobimy na odcinku, bo to może wylecieć całkiem sporo ciekawych przedmiotów. Dlatego można to nagrać na spokojnie. Poza tym polecimy jeszcze dzisiaj po skarb, który jest ten zakopany, więc na pewno trochę przedmiotów ciekawych dostaniemy z tego. Jezu, nie wziąłem wytrychów. A tutaj będzie dużo skrzynek pancernych do otwarcia. To nie jest problem, bo tak naprawdę otwarcie tego kilofem zajmuje, nie wiem, 2-3 minuty. Ale trzeba się trochę podybać. Dobra, mamy otwarty. Okej. Spoko. Jak to jest, że z tych sejfów, które mają 5000 wytrzymałości, lecą lepsze rzeczy niż z tych skrzynek pancernych, które mają 10 tysięcy wytrzymałości. Ciekawe to jest. W ogóle z nich lecą tak strasznie w sumie słabe przedmioty. Tak zauważyłem, że to nie są jakieś rewelacyjne rzeczy. Najgorsze jest to, że właśnie taką skrzynkę będziemy musieli w tej lokacji rozbić. I trochę się martwię tym. Nie wiem, czy go w ten sposób zdejmę. W sumie to powinno... O! Właśnie. Nie wiem, albo mam wrażenie, albo zrobiłem dwóch jednym strzałem, ale nie wiem, czy to tak właśnie było. Fajny jest ten Evolver Magnum. Będę go raczej teraz częściej używał. Nie wiem, czy te zombiaki muszę zabić w ramach tego zadania. Nie wydaje mi się, bo one są poza tą lokacją. Mam przynajmniej taką nadzieję, w razie czego się później po nie pójdzie jeszcze. Kurde, sagu, jakie fajne rzeczy lecą. A, dobra, ona jest na dworze. Miałem wrażenie, że mam zombiaka na plecach, a to chyba ona wydaje te dźwięki. A, już się przebili. Dobra, tu pusto. Chodźcie, chodźcie. Dobra. Zobaczmy, co tu... O, mamy fajne ten, działko kolejne. Muszę je rozstawić w bazie w ogóle. Takie buty chyba już miałem w ogóle. Dobra. Te części działka sobie na pewno... Znaczy działko samo. Na pewno sobie w bazie niedługo postawimy. Przyda się na tą hordę. Tylko nie wiem, jak to rozstawić. Bo to podobno to działko się nie potrafi opuścić. Więc musiałbym je postawić na wysokości zombiaków. I byłoby ono wtedy narażone na ich atak. Co mi się tak średnio widzi. Dobra, tu już chyba wszystko, więc idziemy sobie na zewnątrz. Tu nie ma sensu nawet wchodzić. Zresztą tam chyba nawet byliśmy. To jest chyba to pomieszczenie, w którym wchodziliśmy. No dobra. Może w pierwszej kolejności przelutujemy sobie to. Tu chyba nie ma nawet nic poza tą amunicją, która tam była. Fajnie jakby takie tarcze się dało podnieść. No dobra, tu już nic więcej nie ma. Lecimy sobie dalej. Tam na pewno będzie sporo przedmiotów, bo tam jest właśnie ta wzmocniona skrzynka. I też masa zombiaków, no ale my sobie z nimi na spokojnie poradzimy. Ale FPS mi nagle siadły, tak z 60 na 30, dziwne. Dobra, już się zaczynają budzić do życia. Może postrzelam sobie z tego rewolwera trochę. No, sądziłem, że go zabiję tym strzałem w ciało, ale... Niestety się nie udało. Kurde. Aha. Dobra, fajnie. Jezu. Kurde. O ty, on biega. On też biega. Co to jest w ogóle za zombiak? To jest chyba ten taki najmocniejszy zombiak. Jak on w ogóle wygląda? Jak ten. Nie Robocop, tylko Terminator. Chociaż jak Robocop też trochę.
Dobra, odładuję sobie staminę. Kurde, mam rozciętą rękę, a to się robiło chyba, to się naprawiało tym. Zostałem do szycia, więc trochę lipa. No ale trudno. Tu są koledzy szanowni. Ten i ten jeszcze kolega. Tu jeszcze kolega idzie. Żyjesz? Nie żyjesz, dobra. Jest tu trochę tych zombiaków, ale to nie problem. Dobra, ona nie żyje. Jeszcze tutaj się coś dobija. Dzień dobry. No tu jeszcze pan Drwal jest. Dobra. Tam jeszcze widzę, że jakiś tańcuje ziomek. Fajnie. Pozbędziemy się ich w ten sposób. I dobra. Pozbieram sobie jeszcze to paliwo tutaj, bo może mi się ono przydać. Słyszę, że już jakiś tu drepta kolega. Ale gdzie? No tutaj. Witam. Żyjesz? Nie żyjesz, dobra. O, idą. Jeszcze tutaj koledzy. Coś tak czuję, że wszystkie najlepsze rzeczy, jakie miałem dostać, to już dostałem. Teraz będzie głównie amunicja. O kurde, oni biegną do mnie. A ja nie mam tego. Dobra. Walić ten pistolecik. Leżeć. O ty kurde. Kościół. Dobra, przeładuję sobie wszystko na spokojnie, bo tutaj widzę, że biegających dużo jest. I rozwalamy te skrzynki w pierwszej kolejności. Nie wiem, czy to jest mi potrzebne do czegoś. W sumie, co ja tu mam za syfy? W sumie, same przydatne rzeczy to jedynie to sobie mogę zestakować. Nawet można to wziąć ze sobą. Mógłbym teoretycznie tutaj może coś wrzucić. Co to robi? Obrażam dla wszystkich zwierząt, okej. Czekajcie, coś tutaj wskoczyło przed chwilą. A, ona idzie. Dobra. Nie wiem, do jakiej broni sobie w sumie włożyć ten. To na pewno nie do tego. Do kuszy sobie może włożę. Albo nawet do tego. O, do tego można włożyć. Czekajcie, jak to się robiło. Tak. Tak, nie złomować, proszę. Aha, i tego już włożyć nie mogę. Dobra, to do kuszy sobie to wpakuję w takim razie. Wątpię, abym polował na zwierzęta z kuszy, ale trudno się mówi. Co mam tutaj? Czy ja tu coś jeszcze mogę włożyć? Tak, i to właśnie to mogę tu włożyć, więc spoko. Trochę miejsca zaoszczędzone. Gdzie tu były te jeszcze przedmioty? Czy ja to wziąłem w końcu? Nie wiem. Okej, okay. No i teraz to trzeba łupać. No dawaj, dawaj. Dobra, mamy to otwarte. No i mamy też średnie przedmioty, bym powiedział. Nie wiem, czego by się tu pozbyć. Dobra, wypijemy sobie, powiedzmy to. Dobra, wszystko mamy też tutaj już. Wszystkie zombiaki mamy rozwalone. Dlatego będziemy wracali teraz do handlarza. Ja sobie jeszcze przeszukam tą ciężarówkę, bo tutaj może być coś ciekawego. Ale nie ma nic ciekawego, już zostawię te łuski i lecę po prostu do handlarza. Pozmieniały się trochę plany, zanim poleciałem do tego. Do handlarza stwierdziłem, że pójdę sobie wykopać skarb. Niestety on dalej jest zabezpieczony, więc trzeba go najpierw odplombować, że tak powiem. Dobra, skrzynka otwarta. Nic ciekawego. Przydałoby się to ramkami w sumie zakleić. Nie wiem, czy 12 wystarczy. Głównie te głębsze dziury by się przydało zakleić. Nawet w ten sposób. Dobra, bo już raz wpadłem do swojej dziury, którą
wcześniej wykopałem, dlatego wolę się zabezpieczyć. Akurat tędy to raczej nie będę przejeżdżał, ale wcześniej miałem skarb gdzieś tutaj, tutaj i właśnie tam wpadłem do tej dziury. To zresztą było na odcinku. Dobra, lecę do handlarza teraz. Usłyszymy się oczywiście, jak będę już na miejscu. A i włączyłem FPS, jak coś to się to robi przyciskiem F8. A F7 można chować czat, Jezu, HUD. Jakby ktoś nie wiedział. Dobra, jesteśmy na miejscu już u handlarza. Miałem w planach dzisiaj sprzedać też te przedmioty, które tam są w skrzynce, ale stwierdziłem, że sprzedam to dopiero jak sobie rozwinę tą umiejętność. To w sumie nie daje jakoś turbo dużo, bo mam już ją na pierwszym poziomie, tam jakbym miał ją na piątym, to 20% więcej. Znowu Magnum. Ale nie ma tu nic ciekawego. Naprawdę najciekawszy jest hełm górniczy. Byłby. Nie wiem, czy wzmocnionej amunicji sobie nie wziąć. Obrażenia zasięgowe. 52. No nie jest jakoś dużo lepsze, przynajmniej takie mam wrażenie. Chyba wziąłbym Magnuma i go po prostu zrzucił do skrzynki z rzeczami do sprzedania, bo nie, to mam już i chyba nawet mam schemat, żeby to produkować. Hełm główniczy, jedyne co ma dobre, to tą latarkę, ale to już mamy w kilku sztukach, więc weźmiemy to po prostu. I wezmę sobie też jakąś robotę. Jezu, 3 km, co to jest za budynek? Faktory. Nie, no nie, aż tak daleko to mi się nie chce jechać. Jezu, czemu to takie dalekie teraz jest? Matko jedyny. Dobra, weźmiemy sobie to. Chociaż później i tak pewnie tę misję i tak czy siak będzie trzeba wykonać, bo po prostu innych nie będzie dostępnych. No ale zobaczymy. Póki co bierzemy sobie to. Jeszcze jak tu jestem, to wrzucę tego Magnuma do tej skrzynki. Nie to, to. Dobra. Jeszcze trochę miejsca mam. Więc to proszę mi oddać. Więc polecę sobie na szybko. Jezu, ja nie mam tej amunicji. Nawet do kamienia sobie wezmę na razie. To się pewnie gdzieś przytrafi. To sobie w ogóle wywalę. To wrzucę do skrzynki na sprzedaż. I odłożę jeszcze powiedzmy to. I lecę tam to zadanie zrobić. Te pieniądze też mogę zostawić. Czekajcie, czy ja dobrze widzę, co ja sobie wziąłem za zadanie? Będzie ciekawie. W sensie, poziom trudności tego nie będzie za wysoki, bo i tak mamy na tyle kozackie bronie, że o ile będą przeładowane, to nas obronią. Jezu, jak tu FPS-y klękają. Ale bardziej się obawiam o to, że ja to będę do wieczora po prostu lutował. Ale dobra, zaczynamy to sobie. Co ja tu muszę zrobić? Muszę zapasy znaleźć. One są gdzieś na górze zapewne, w tym miejscu. Okej. Jakby nawet były tutaj. Gdzieś. Trzy. Aha. Nie, one są na górze na pewno. Nie wydaje mi się, aby były gdzieś tu skitrane. Dobra. Zabieram się póki co za likwidację tych zombiaków. Trochę sobie ich tutaj powybijam i może coś polutujemy. Dobra, wiecie co? Ja wam powiem, że ta lokacja jest naprawdę trudna. Ja dopiero to jest dalej ten parter, a tu już mnie pies napadł i naraz trzech biegających chopów mnie napadło. Nawet ona też biega, nie no. A nie, ona tylko sobie idzie, dobra. Ta lokacja może być naprawdę ciężka. Może po prostu nawet nie będę pałki wyciągał, tylko będę chodził z tym karabinem. Zwłaszcza, że amunicji i tak mam po prostu takie ilości, że nie mam co z nim robić. Już mi się w skrzynkach nie mieści. Ale jeszcze nadejdą takie czasy, że będę żałował, że wystrzeliwałem amunicję do zombiaków, których mogłem pałką zabić. Wiecie co, ja może nawet nie będę wyłączał tego nagrywania, bo tu się naprawdę sporo ciekawych rzeczy dzieje. No oprócz tego, że teraz będę lutował, to się nie będzie za dużo rzeczy działo, ale znowu mnie trzech, kurde, tych, o, kolegów ze święcącymi oczami zaatakowało. Więc jest to naprawdę hardkorowo. Najgorsze jest to, że, kurde, jestem chory. Wydajność głównictwa, nie mam pieniędzy nawet żadnych przy sobie, dobra. To nie wiem, po co ja tam patrzę. Aby nie lutuję tego, lecimy dalej.
Jeszcze obejdę naokoło, czy tu nie ma żadnych pomieszczeń, gdzie zombiaki jeszcze mogą być jakieś. O właśnie. Dobra, tutaj zero zagrożeń. Zabijamy sobie spałki, bo jeszcze zaraz całej amunicji wystrzelam. I dopiero będzie śmiesznie. Dobra, to na szybko i lecimy dalej. Co tu się dzieje? Halo, many. Gin. Dobra. Chyba wszyscy na tym piętrze, chociaż tutaj nie jestem pewien. Nie, ja już tu byłem, chyba. Nie, nie byłem. Stają właśnie. Koledzy szanowni. Dobra. Żadnych niebezpieczeństw. Nic tu nie ma ciekawego. Lecimy w takim razie dalej. Okej, okay, tu mamy wejście wyżej, bo tu chyba nic poza tym nie ma. Nie ma, dokładnie. Jestem ciekaw, co tu może być. Prawdopodobnie jakieś wejście właśnie tutaj. Jakieś leki, może akurat będzie, nie wiem, jakiś miód. Chociaż to byłoby aż zaskakujące, gdybym go dostał. Dobra, lecimy w takim razie wyżej. Od razu z karabinem na wierzchu, czemu by nie? O właśnie. O, witam serdecznie. Coś za tak ten... zawarczało, chyba jakiś pies jest gdzieś koło nas. Dobra, ten celownik bym sobie w sumie wywalił z tego karabinu, bo nie jest mi tu potrzebny. Założyłbym go bardziej na to, to by się bardziej... Co ja zrobiłem? A, ramkę wykraftowałem, dobra, nieważne. O kurde. A, obudziłem ich niestety. Ale dobra. O, tam już ktoś idzie, ale na szczęście nie jest zbyt niebezpieczny. A se powoli będzie tu dreptał. Witam. To jest straszne, ta gra zacina, niestety. O, nie, 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 nie. Wydupiać. O kurde, co tu się dzieje? Nie mam... Bo, kurde. O kurde. Gdzie jest ten pies? Ja go chyba zabiłem. Zapomniałem, że jak tu się zmodyfikuje broń, to amunicja wypada. Ale dobra, jeszcze żyjemy, o dziwo. Amunicja się powoli kończy, to mi się mniej podoba. O, zjemy sobie to od razu, tą chińską potrawę. Co tam, to chyba jakieś chińskie. Tak mi się wydaje, albo japońskie. Dobra. Teraz tak chodzę powoli, czuję się normalnie, jak ostatnio grałem w Ready or Not, to podobnie się czuję. Dobra, tu nic nie ma. Można byłoby jedynie te obrazy porozbijać, może jest za nimi coś schowane. Ale nie wydaje mi się. No dokładnie, nic tu nie ma. Więc lecimy dalej. Muszę mieć teraz tutaj. Wyciągnę może karabin na wszelki wypadek. Nie, może... Skradanie by miało tu jakiś sens, a nie wchodzenie z buta. Aby to sobie przeszukam. Już 3% tego, infekcji, trochę niedobrze, będę musiał chyba dwa miody zużyć. Bo pewnie do 10 to dobijemy. Czekajcie, bo jak mucha w szybę wchodzę, tędy chyba muszę przejść dokładnie. Nic tutaj nie ma zbytnio ciekawego. Dobra, jeszcze to można przeszukać. No, budzą się do życia. Kurde, szkoda, że go nie trafiłem. O, to jest chyba właśnie ten niefajny zombiak. Tak, bo 750 expo za niego dostałem. Okej, okay, to już przelutowane. Ramię w dłoni, idziemy. Nie ma chyba nic, to jest otwarte. Dobra. Można te obrazy porozbijać, ale nic tu nie ma. Lecimy dalej. To przeszukiwałem chyba? Nie, przeszukiwałem, dobra. Gaugan. Coś tam syczy, ale nie wiem, nie wiem dokładnie gdzie. Dobra, tam już ich widzę. Jeden jest chyba właśnie ten lepszy. Chyba nawet więcej niż jeden. Nie, to normalne zombiaki. Nie, ten nie jest normalny chyba.
O, niedobrze. O, chyba. Się trochę zdziwiłem, że mu headshota przez przypadek strzeliłem. Trudna ta lokacja, w sensie, jakbym nie miał tego karabinu, jakbym w ogóle nie miał żadnej broni automatycznej, to faktycznie nie żyłbym już po prostu. Ale na szczęście, mam szczęście trochę do tych karabinów. Nie wiem w sumie, czy jest coś lepszego niż ten karabin. W sumie jestem ciekaw, musiałbym na jakimś wiki zobaczyć. Kiedyś w sumie z karabinów automatycznych był tylko kałach, ale teraz chyba to się zmieniło. Znaczy na pewno, bo jest jeszcze ta MK. Ale jestem ciekaw, czy coś jeszcze jest, czy też nie. W sumie najłatwiej byłoby to sprawdzić w ten sposób. Trzeba byłoby znaleźć umiejętność mistrz karabinu maszynowego. Okej. Tu odblokowujemy wytwarzanie kałacha, ale tutaj nie ma nic takiego. No więc nie wiem. Możliwe, że nie ma nic lepszego. Zresztą Pawcia na pewno będzie wiedział. Może napisze w komentarzu. Dobra. Jezu. Jak tych FPS-ów jest tu malutko. Z tą ilością zombiaków to trochę niefajne jest, muszę przyznać. Gdzie on się da? Wydawało mi się, że tam będzie, ale nie. Dobra. Nic tu nie ma. O, tą wodę sobie wypiję przy okazji. Tutaj byłem chyba. Byłem, prawda? Bo ja te biblioteczki sprawdzałem. Nie, nie było mnie tu chyba, bo nie ma tu przejścia żadnego. Dokładnie. Szkoda, że sam papier z tego leci. Mogłoby coś ciekawszego polecieć. Co tak się drze? Brzmi trochę jak ta wiedźma kiedyś. Nie wiem, czy dalej jest ten zombie. On był chyba na... To chyba ona. Jezu, jak ona strasznie wygląda. Pierwszy raz ją widzę. No, popatrzyłbym, ale głowę jej trochę rozwaliłem. Jezu, 20 FPS-ów. Strasznie to działa. Dobra, gdzie tu jest wejście na górę, się teraz zastanawiam. Bo tu wszędzie byłem już. Czekajcie, może ja trochę ustawienie graficzne obniżę. Kompletnie nic to nie dało. Myślę, że jest nawet gorzej, bo przed chwilą było 18, a wcześniej poniżej 18 nie schodziło. Nie wiem, teraz się wracam na pewno, to na pewno. I zastanawiam się, gdzie jest wejście wyżej. Bo tam gdzieś powinno być teoretycznie, bo tam już dalej nigdzie pójść nie można. Nie wiem, w sumie. No byłem tu chyba. Kurde, za duża lokacja. Tu idzie się naprawdę zgubić. Trzeba byłoby iść po dźwiękach zombiaków, one by na pewno doprowadziły. A, wiem chyba, co trzeba zrobić. Tu jest ta winda. Wydaje mi się, że trzeba na tą drabinkę wskoczyć. Co to jest w ogóle? Nie to. Co to może być? Pierwszy raz to widzę. I co, na tą drabinkę musiałbym wskoczyć jakoś? One są tak połowywane, nie wiem, o co chodzi. Dobra, na razie nie będę tam skakał. Zobaczymy, może coś tutaj jeszcze poszukam i znajdę. O, znowu jest ta wiedźma. Dobra, zginęła. Tylko 400 expa się ze mnie dostaje. Takie mam właśnie wrażenie, że ona tak drze się. Że to jest prawdopodobnie właśnie ta wiedźma. Ona miała kiedyś przynajmniej takie właściwości, że jak że przychodziła do bazy, bo najczęściej przy bazie ją się właśnie spotykało. Ona chyba przychodziła tylko jak się miał piec odpalony czy coś takiego. Pamiętam, że było chyba coś takiego. I ona po prostu przychodziła i krzyczała i tym swoim krzykiem zwabiała coraz więcej zombiaków, więc tworzyła taką hordę po prostu. I z tego co pamiętam, to właśnie ona występowała na nieco wyższych poziomach trudności niż my aktualnie gramy. Więc krążę, tak krążę i nic tu znaleźć nie mogę. Zaraz wskoczę do tej windy, bo chyba to właśnie tam musimy się udać. Ale kółko. Chyba takie kółko, że to szok. Dobra, spróbujemy tam wskoczyć. Może mi się uda złapać. Okej, udało mi się. Teraz prawdopodobnie musimy się udać w to miejsce. Dokładnie. Jezu, coraz mniej FPS-ów. Masakra.
Jak mnie zaraz zombiaki zaatakują, to będzie naprawdę lipa. Nawet nie będę mógł żadnego trafić. Jestem ciekaw, jak ta alfa działa na przykład konsolach. W starej generacji szczególnie. Powiem, że na PS4 było na przykład 7 Days. To na Alfie tam jeszcze 14-15, jak sobie grałem u kolegi, to działało dobrze. Ale to i na moim starym komputerze działało bardzo dobrze. A tymczasem tutaj jest fatalnie. I naprawdę już nie wiem, czy to jest wina optymalizacji, czy co. Będę musiał chyba jakichś modów poszukać na optymalizację. Znaczy nawet nie musiałbym szukać, bo Pawcio mi nawet wypisywał jakieś tam mody, których używa. Z tego co pamiętam. Dobra, ja się trochę odchudzę jedząc te rzeczy. I się też przy okazji najem, bo jestem trochę głodny. Czekam, czy na to można potem można wchodzić. Nie, to jest tekstura tego bloku. Wziąłbym sobie w sobie. Wziąłbym w sumie w sobie tą. Co? Nie mogę się wysłowić. Wziąłbym tą saletkę sobie. Aha, to jest jeszcze ten lepszy zombie. Dobra, to karabin w takim razie. Też nie trudno jest ta lokacja, ale w sumie spodziewałem się, że prosto to tutaj nie będzie. O, są zapasy. To wywalę na razie, to też wywalę. Te kości też wywalę. Chyba nade mną są takie wrażenie, mam przynajmniej. Dobra, to teraz tutaj. No weźcie, wywal na plecy. O kurde, ale mnie zaskoczył. Nie spodziewałem się, że będzie tak blisko. Dobra, oni wszyscy nie żyją. Najgorsze jest to, że ja też zaraz będę nieżywy, jak nie znajdę amunicji. Mamy leki. Może będą antybiotyki? Taka byłaby za dobra, gdyby tak było. Ten gips w sumie mógłby się przydać, bo on jest o tyle lepszy od zwykłej szyny, że dużo krócej nam się noga potem zrasta. O, tego słowa właśnie szukałem. Dobra, gdzie teraz? Gdzie teraz? Tutaj byłem, to idziemy dalej. Wyciągnę sobie karabin na wszelki wypadek. Właśnie. Może go z kuszy załatwię. Fajnie, fajnie. Dobra. Słyszę, że to gdzieś. Co tam się dzieje? Dobra. Pójdziemy je zabić przy okazji. Proszę umierać. Dobra. Trzeba oszczędzać amunicję. Bo się naprawdę może zaraz zrobić niefajnie. Zwłaszcza, że został ostatni magazynek. No trochę więcej w sumie, ale nie dużo więcej. No, ołów zostawiam. Co by z tego wziąć? Bo używam, ale nawet nie mogę tego, ten, to mi nic nie da jak tego użyję. Dobra, tabletek mam naprawdę dużo. A jeszcze więcej mam bandaży. Dlatego walić to. Nie wiem, gdzie one są, nie słyszę je, ale nie mam pojęcia, gdzie one mogą być, dlatego idziemy dalej. A gdzie teraz? Nie, no chyba was pogrzało. Nie, jak spadnę, to zginę na pewno. Nie wiem, czy on się liczy. Lepiej go zabiję. Może być równie dobrze z tej lokacji, bo zombiaki nie dostają obrażeń praktycznie od upadku, a chyba nawet w ogóle nie dostają. Dobra, YOLO. Dobra, przynajmniej żyję, to jest plus. Kurde, tu chyba jakaś horda przyszła przy okazji tego, jak ja tutaj to lutuję. Nie wiem, czy to właśnie nie jest sprawka tych wiedźm, które tam były, bo tych zombiaków jest tu naprawdę dużo. Już na dworze, jak wcześniej byłem, to zabiłem chyba z 10. Ale jest plus ogólnie tego, że spadłem, taki, że w motorze mam jeszcze
pełna amunicji do tego karabinu. W sumie nawet nie wiem skąd ją mam, ale nie narzekam. Znaczy zapewne jest ze sklepu z bronią, ale że aż tak dłużej tam wyleciało, to nawet nie widziałem. Dobra, to winda teraz, tak? A nie, jeszcze na piętro trzeba wejść. Tylko nie pamiętam, którędy tam się wchodziło. Gdzieś takie pomieszczenie jest z klatką schodową, to chyba to. Dobra, jesteśmy już na tym piętrze, na którym skończyliśmy i z którego żeśmy spadli. Musimy teraz znaleźć przejście, bo już nie pamiętam, gdzie ono było. Tędy szliśmy? Nie, to nie było tutaj. Jezu, pamięć jak złota rybka. Gdzie to było? Tu nigdzie nie ma przejścia. To było tutaj? Jezu. Dobra, jestem. Tam przecież była dziura w toalecie, zapomniałem o tym kompletnie. Dobra, jesteśmy znowu przy próbie skoku wiary. Teraz się na szczęście udało. Mam nadzieję, że już więcej takich numerów gra mi nie... Co jest? Gdzie on jest? Wydupiaj, gościu. Jak mnie przestraszył, wariacik. Dobra. Jesteśmy tutaj dalej. Idziemy sobie dalej. Chyba nawet więcej niż 1 minut będę potrzebował, żeby się wyleczyć. Niestety, znaczy więcej niż 2, co? Już nawet zapomniałem, co powiedziałem. Dobra, lutujemy sobie to na szybko. Dobra, to sobie wypiję najwyżej. Może być i tak. O Jezu. Umierać. Dobra, lecimy dalej. To jest zepsute. Nie chcę mi się tego rozbierać. Zresztą nawet nie ma miejsca na te rzeczy. Musiałbym się grzebać w ekwipunku. Dobra. W takim razie lecimy dalej. Dalej. No już się kolejni jacyś budzą. No zgiń weźcie, gościu. O. To nie jest gdzieś za szybą. Tam chyba się zaraz zostaniemy. Ale wąskie to przejście, śmieszne takie. Dobra. Teraz tu jest jakieś wejście. Dobra. Desant na mnie znowu przeprowadzają. Jeszcze jeden, to niezbiegający, ale dobra. Zabijemy go z pałki. Spoko. Co to jest? To jest jakaś skrzynka. Takiej jeszcze nie widziałem. Okej, amunicja. Spoko. To się przyda. Gdzie on tam bije? A, tutaj się dobija do nas, wariacik. Witam. Dobra, lecimy dalej. Strasznie rozbudowana ta lokacja. I strasznie zjada FPS-y, chociaż teraz jest już dobrze. O, dobra, wykrakałem. Nie wiem, czy to jest sens tutaj otwierać. Jakby tam były zombiaki, to i tak by same wyskoczyły. Tutaj. Po co tutaj jest to przejście, jak tu i tak nic nie ma? To chyba tak. Nie wiem, tak o sobie. Zrobione. Dobra, lecimy. Matko, ile tu jest tych zombiaków? Ale chociaż poziom udało się wbić, a to teraz przy obecnym moim poziomie postaci to nie jest takie proste wcale. Tutaj co mamy? Tutaj mamy jakiegoś śpiocha. Pobudka. O, jeszcze kolega ma. Dobra, to sobie zostawiam. To sobie na pewno przeszukam. To już mam. Nie wiem, w sumie. Mięso. Nie potrzebuję tego aż tak. Z drugiej strony nawet i tych pieniędzy już jakoś za bardzo nie potrzebuję.
Co my tu mamy? Nic nie mamy, lecimy dalej. A tą modyfikację też sobie zostawię. Dziwne, że dalej mi żaden pistolet na drugim poziomie nie poleciał, nawet z tych kibelków. To jest dziwne. O może. Ona ma ten, ją trzeba zneutralizować w pierwszej kolejności. Witam. Coś tu mamy, czy tu nic nie mamy? Chyba nic nie mamy. Jakby pana pożegnamy, pana też. O, bo tam jest tylko taki ten pojemnik, to się chyba nazywa pojemnik z brudnymi śmieciami, czy jakoś tak. Mniejsza z nim. Ile ten nóż jest warty? Nic prawie nie jest warty, to sobie go wywalimy. Jeszcze jacyś koledzy tutaj, szanowni. Tutaj jeszcze kolega. Dobra. Miałem w planach jeszcze dzisiaj coś porobić innego na odcinku, ale... Nie, no to są żarty. To są jakieś żarty. Magnum. Trafił. Jezu. Coś tak czuję, że do końca tej lokacji nie dojdę. To było ciekawe. What? Aż ze screena zrobię. Czekajcie. Co teraz z nim? Się go pozbyć, bo może nas zaatakować. Te dziki potrafią atakować. Dobra, nie będę go zbierał, bo mięsa mam. Kolejne. Co oni jakieś eksperymenty na dzikach robili? Tak by to wyglądało. Dobra, lecimy dalej. Nie no. Wolne żarty. Żołnierza w pierwszej kolejności jeszcze jest lepszy. Co skaczesz, kurde? Jezus Maria, gdzie ja się wpakowałem? Nie żyje. Nie żyje. To był błąd. Ta ropa też by się przydała. Trzeba zacząć zbierać te rzeczy. W sumie szmatek mam bardzo dużo. I są powszechnie dostępne. Dobra. Tutaj nic już nie ma. Tu jeszcze leki jakieś są. Użyję sobie tego, trochę życia sobie odnowię. Nie za dużo, ale zawsze coś. Tutaj skrzyneczka jakaś. O, wytrychy. Ale z dwoma wytrychami to i tak nie powoluje, a tylko mi ten miejsce zajmą w ekwipunku. Jest drabinka jeszcze wyżej, ale jeszcze będę piętro sobie dokładniej przeszukał. Głównie dlatego, żeby zombiaki na pewno wszystkie wybić. Żeby się nie musieć wracać. Ale tu już żadnych chyba nie ma. W takim razie lecimy dalej. O, trochę się źle czuję z tym, że mi dwa magazynki zostały. Ale musimy sobie jakoś, kurde, poradzić. Dobra, jesteśmy. Jeszcze zerknę, ile ten odcinek ma już minut. O, ma tylko 40. Ale mówicie, że wam się podobają długie odcinki, więc... Będzie dzisiaj taki godzinny. Coś tak czuję. Perełki. Nie, dobra, daruję sobie to. I tak nie mam chyba pieniędzy. Nie wiem, nie widzę. Ślepy jestem. Dobra, trochę kibelków. Może pistolet wleci. Ale niestety nie wyleciał. Dobra, to jest... W takim razie jeszcze te sprawdzimy dla pewności, czy na pewno nie ma tu gdzieś pistoletu skitranego. Fajnie byłoby mieć taki pistolecik. No szczerze, on ma dosyć sporo amunicji nawet w magazynku, a ja mam od groma amunicji do pistoletu.
Dobra, gdzie teraz? Gdzie teraz? Witam. Jak tędy tam się można dostać? Tamtędy. Jakoś toaletą gdzieś tutaj coś? Jakieś okno wybite? Którędy ja mam tam wejść? To jest ten szyb windy. Jezu, ile to ma jeszcze pięter? Się tak zastanawiam. Może tędy jakoś? Tak, tu jest wybite okno. No nie, no to za żarty jakieś, no. Już czekają w kolejce, żeby mi wklepać. Gdzie ten ptak? Leżeć. Jeszcze jeden. Zobaczę, może jest amunicja jakaś. Jest do Magnuma. Czekajcie, postaram się go zdjąć. No co i... Co mnie bejtujesz? No dobra, to już jest ostatnie piętro. Albo przedostatnie, nie wiem. Ostatnie. Chyba, że tam coś jeszcze jest takiego węższego. No, trzeba przyznać, że lokacja naprawdę trudna. Jak nie macie broni automatycznej, to nie polecam się wybierać. Jezu, ile ciał. A tu jest w ogóle jakieś krematorium. Jestem ciekaw, co się w tym budynku odpierdzielało. Jakieś łóżka medyczne. Tam dziki, kurde, zamknięte w jakichś klatkach. Czy ja słyszałem pana policjanta? Nie, to jest gruby. Ale i tak lepiej się go pozbyć. Jezu, 1200 za jednego zombiaka. To w sumie byłoby fajnie chodzić na tych... na tych wspomagaczach do większej ilości PD. To mogłoby być sensowne bardzo, bo tutaj się dosłownie co sekundę zdobywa jakiegoś expa. Ach, te lagi przy lutowaniu. Witam. O Jezu. Dobra, jak najwięcej spałki zabić. Halo? A postrzelam sobie tego, z tego karabinu. No zapraszam. No gdzie się chowasz? Chodź tu. Dobra. Czy ja mam coś do picia? Mam do picia. Dobra. To se użyję. Czy do jedzenia coś mam? Nie mam nic do jedzenia, mam mąkę, nie wiem ile ona daje. Dwa, to tak bym powiedział, że nawet nie warto to jeść. Zanim bym zjadł te wszystkie 7 sztuk, to już bym był na nowo głodny. Dobra, to popiję wodą, bo zaraz będę miał sucho znowu. To są jeszcze jakieś lekarstwa. Antybiotyki, wiecie co, ja sobie ich użyję. Znaczy nie antybiotyki, tylko witaminy. Ja sobie ich użyję, bo one chronią tam przed różnymi złymi rzeczami. Szkoda, że ich nie wziąłem wchodząc do tego budynku, bo by się przydały. Bo one właśnie chronią przed tym za zarażeniem się tym syfilisem. No dobra. Co tu, jakiś namiot rozstawiony? Dobra. Tu chyba nic nie ma, żadnego wejścia ani nic. Jest taki. Jest tylko ta stacja chemiczna. Dobra, to w takim razie tu wchodzimy. I lecimy dalej. Tylko nie wiem. Tutaj trzeba teraz iść, dobra. Póki co się zbliżamy do końca. Mam nadzieję, że. O, dobra. Co tutaj mamy? Cały arsenał tu powinien być. Halo? Zombiaki? Okej, drzwi się otworzyły. Właśnie się zastanawiałem, czy te drzwi będzie trzeba klepać. Bo jak tak, to bym się chyba przeżegnał i wyszedł stąd. Dobra. Tutaj nic nie ma. Wchodzimy sobie do środka. O, mamy jakieś jedzonko. Tu nie ma nic ciekawego. Dobra, tędy nie wejdę. Tutaj coś jest. Szansa na pistolet, którego niestety nie otrzymałem. Okej, tu mamy jakiś maszt radiowy, ale nie widzi mi się, żeby tam wchodzić. Dobra, to tutaj sobie pójdziemy w takim razie. Witam. A w sumie broń biała wystarczy.
Nie. Azor. Azor, gdzie jesteś? Co tu się dzieje? Matko jedyna. No co jest? Halo, many. Halo. Co tu się odpierdziela? Zostawcie mnie. Karabin. Dętka? Chyba będzie dętka. Jezu! Ile tego jest? Wiecie co? Ja chyba walę skok wiary. Bo ja nie będę miał jak tu po przedmioty moje przyjść. Dobra, skok wiary walony. Bo nie... Spadną te przedmioty? Spadną. Musiałem to zrobić, bo niestety... Po prostu jakbym je tam zostawił, zginąłbym tam, to nie miałbym jak wziąć tych moich przedmiotów. Ale dobra, tutaj nie zostało już dużo do zlutowania. Mam nadzieję tylko, że... Ja jeszcze mam tutaj. Nie wiem, czy mi się zadanie nie zresetuje. Chyba mi się usunęło zadanie, dokładnie. Dobra. Ile mamy tego odcinka? Niecałe 50 minut. To nie jest jeszcze aż tak źle. Na dzisiaj będziemy kończyli. Dziękuję wam za oglądanie. Szkoda, że tak się kończy odcinek, no ale nie będę już tego dzisiaj przedłużał, tego odcinka. Dlatego się szybko żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym odzyskamy nasze przedmioty. Na łaska.